Witamy serdecznie. Dziś mamy 13 dzień października 2022. Słowo Boże na dziś. I czy Jehowa jest dla nas Ojcem? Czy Jezus Chrystus jest naszym Ojcem? Bo Jehowa wkrótce jest mordercą, będzie mordował, a Jezus, Król Chrystus, Emanuel, Judasza nie zamordował. Król, nie Pan. Jana 19:15. Nie mamy Króla, tylko Jehowę macie. Mówimy o doświadku Jehowy. Dlatego apostoł Paweł, no tu może jeszcze te S, to znaczy Stwórca. Chrystus stworzy w nas ducha, którego Adam stracił. Jana 6:63. Dla prawdziwych czcicieli. Te wersety możecie sobie pooglądać. No i ten. I tu mamy o ojcostwie. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Czyli pisze to apostoł Paweł do Koryntian. Bo chociaż byście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, nie w Jehowie, to jednak ojców macie niewiele. Wszak ja was zrodziłem, czyli zrodził jak? No Jakuba 1,18 z tej prawdy, przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie, nie Jehowie. Proszę więc tędy, bracia, naśladowcy, bądźcie naśladowcami moimi. Nie, tu już nie dopisali, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 1 Koryntian 11,1, zobaczymy. Chwalę was za to, bracia, za to, że ze wszystkim o mnie pamiętacie, że trzymacie się pouczeń, jakie mam wam przekazałem. A chcę, abyście, to tu u góry jest, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą nie Jehowy, tylko Chrystusa. Trzeci, a chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny nie jest Jehowa, tylko Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa jego ojciec, nie Jehowa amerykański, czyli ojciec. Mateusz 11, 25-30. I tu jeszcze mamy 19, Galacjan 4,19. Dzieci moje, apostoł Paweł pisze do Galacjan, znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus, nie Jehowa, nie będzie ukształtowany w was. To sprawdzimy teraz w tym, ze Strzebrzance. Możecie mieć wśród uczniów Chrystusa 10 tysięcy opiekunów, ale na pewno nie macie wielu ojców. Dzięki głoszeniu dobrej nowiny, to ja zostałem waszym ojcem. Apostoł Paweł pisze do Koryntian. Jeśli chodzi o życie w jedności z Chrystusem, nie Jehową. Tak? Tu mamy później, 11. Stańcie się moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą niewolnika, nie, Chrystusa. Bo tutaj tak, chciałbym jednak, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, nie Jehowa, głową kobiety jest mąż, a głową Chrystusa Bóg. Nie pisali Jehowa, czyli to są od świadków Jehowy i tu mają Pana Jehowę. Pan jako od podatków, Jana 19,15 to jest Cezar i Jehowa firma, Mateusz 7,15, 8 milionów fałszywych udawaczy, proroków, owce, a wilkami wewnątrz są, jeśli im się mówię prawdę, to oni po prostu, 15. Galacjan 14, 19 tutaj. Moje kochane dzieci, apostoł Paweł pisze do Galacjan, przykład Srebrzanka. Moje kochane dzieci, z waszego powodu znowu odczuwam bóle porodowe i będzie tak dopóki nie staniecie się odbiciem Chrystusa, nie Jehowy. Czyli do tej wolności wyzwolił nas Chrystus, nie Jehowa, dlatego trwajcie niezachwianie i nie pozwólcie się znowu włożyć na siebie jarzmo niewoli, niewolnika, wiadomo, Srebrzanka. Piszą, można mieć zbory Chrystusowe, Chrystus jeden nauczyciel,
jak ktoś pójdzie za Chrystusem, nie za nami, tylko za Chrystusem, który jak słońce jest jeden, prawdziwy. I zbory Chrystusowe, albo pająki jaszczurka, albo zbory Chrystusowe, wybierajcie. Bo w sercu Chrystus, jemu chodzi o serce. A w 2 Koryntian apostoł Paweł się martwił, ja też się martwię, bo to mój brat z 24 starszych, objawienie 19:4. Mam pieczątki jako starszy z 24 starszych. I czas wybrania jest. Apostoł Paweł pisze do Koryntian 2. Chciałbym, ażebyście mieli żebyście mnie znosili, nawet gdyby mi się wydawało, że mi brakuje zdrowego rozsądku, choć właśnie wy mnie znosicie. Jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością. Nie Jehowy, tylko Bożą, a to jest Bogiem Chrystus, bo osobiście przyrzekłem dać wam za żonę jednemu mężowi Chrystusowi. Nie Jehowie, czy ja jestem żoną Chrystusa? I chcę was przedstawić jako czystą dziewicę, czyli baranek, czysta dziewica, objawienie 14 rozdział od 1 do 5. Boję się jednak, że jak wąż swoją przebiegłością zwiódł Ewę, tak i wasze umysły mogą w jakiś sposób zostać skażone, utracone szczerości i czystości, na jaką zasługuje Chrystus, nie Jehowa. Czyli tutaj wgraj tutaj modlitwę do Ojca, rodzina najważniejsza. Boski Synu Jedyny teraz jest naszym Ojcem, a my jesteśmy synami zrodzonymi. Rzymian 8:19, 2 Koryntian 6:18. Apostoł Paweł rodził z Jakuba 1:18 z prawdy Chrystusowej. Dzieci dla Chrystusa, synów Bożych i córki. Ja też, jak apostoł Paweł, rodzę, czyli 1:18 Jakuba. Jakuba 1:18. Z własnej woli zrodził nas słowem prawdy, nie kłamstwa, żebyśmy się stali swego rodzaju pierwszymi wybranymi spośród Jego stworzeń. Czyli Chrystus stworzy tego ducha, co Adam stracił. Słowem prawdy, dlatego że Jana 8:44 z kłamstwa rodzi diabeł właśnie, który jest ojcem kłamstwa. To ojcem prawdy jest, wiadomo, nie ojcem prawdy nie jest papież, nie Jehowa, nie Rydzyk, tylko jest ojcem kłamstwa. Ojcem prawdy jest Chrystus, co apostoł Paweł mu służył, i my. Waszym ojcem jest diabeł i wy chcecie spełniać pragnienia swego ojca. On od początku był zabójcą, czyli kłamstwem uśmierca. I nie stał mocno w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy kłamie, robi to z własną naturą, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I świadkowie namalowali sobie tego ojca kłamstwa. Jehowa teraz to jest ten szatan amerykański, co kłamie. I Chrystusa odebrał mu tytuły. Bo Chrystus na drzewie był zawieszony, nie na palu, nie na krzyżu. Bo tu malują drzewo, Adam, Ewa, i tu jest ten szatan, wąż Jehowa teraz, i tutaj przez tego węża Jehowa, niewolnika, mówi: Ewa zrywa zakazany owoc nieposłuszeństwa z drzewa i przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie zielonym. Galacjan 3:13, ale oni wpisali pal. A w Biblii Warszawskiej i Gdańsk i tej, i tysiąc lat z drzewo. Łukasza 23:31, drzewo zielone. Także jest praca dla świadków Jehowy, żeby byli świadkami Chrystusa. I stańcie się moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I po prostu nie osądzajcie nas jak faryzeusze, tylko przyjmijcie, że prawda przechodzi przez Bogdana, Urszulkę. Dwóch świadków macie. Świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. I nie bądźcie pionierami od niewolnika, tylko aniołami od Chrystusa. Mateusz 24:31. Pośle aniołów wybranych, ziemskich. Bo Galacjan 1:8 będzie przeklęcie, jak anioł z nieba przyjdzie. Jestem ziemskim aniołem, bo nowe miasto Jeruzalem wstąpiło na ziemię. Zobaczcie, że Chrystus przyszedł w tysiącleciu, 24 lata temu, w prawdzie przez uczniów, w czasie Jego, i zwiąże. Szatana robi robotę przez uczniów, apostołów, teraz aniołów. I tutaj macie, że to nowe miasto wstąpiło na ziemię. To nie jest beton, to jest prawda, sprawiedliwość, miłość, to jest naśladowanie baranka.
Na Syjonie jest baranek i 144 tysiące, Nowe Miasto Jeruzalem. To są tych posłanych, nie posłów z Warszawy, ze stolicy Warszawa, tylko to są posłani, którzy królować znaczy służyć. 12 aniołów i 12 aniołów. I to jest te Nowe Miasto Jeruzalem, które świadkowie głoszą Amerykę, zostali oszukani, a tu namalowali właśnie tych aniołów 12, bo czworobok i apostoły kamienie węgielne. Także świadkowie, obrazki macie fajne, ale czytajcie obrazki. Chrystus na koni jedzie, nie chowa, objawienie 19 rozdział. 24 nie panów, tylko królów, król ma koronę. No i w Siebodzinie król, a ksiądz nie chce wywyższyć króla, tylko ufaj Jezu. No, a korona znaczy, że to jest moc, władza. Prawda, miecz, obnażanie obłudników niesprawiedliwości i żona Chrystusa już powinna się wybudzić. Bo przykazania w sercu Hebrajczyków 8-12. No i raj będzie, jak sobie zrobimy, jak będziemy się, pojednamy się w prawdzie Chrystusowej, to nie będzie nam potrzebna religia, prostytutki duchowe jak faryzeusze, te Cezary, czyli pany prezydenty, pany diabły, co żyją właśnie z tych swoich poddanych, nie dbają o biednych, no i Chrystus wybiera. Dzieje apostolskie 9 rozdział od 5 do 20. Apostoła Pawła wybrał i mądrość tego świata jest u Boga głupcem. Tak samo strażnice są głupie, bo są w świecie. Ale Chrystus jest mądry. Rzymian 16 rozdział. Bóg jest jedynie mądry, Chrystus. I Łukasza 21:15. Zobaczymy, kto daje mądrość srebrzance i żeby zamknąć usta. Łukasza 21:15. Tutaj, bo podsunę wam takie słowa i dam wam taką mądrość, to Jezus podsuwa, nie Jehowa. Bo tu z powodu imienia Jezusa będziemy właśnie ciągani i straszeni policją, nie tylko. Was przeciwnicy razem wzięci nie zdołają się temu przeciwić, przeciwstawić, ani też podważyć. Z powodu mego imienia wszyscy będą wam nienawidzieć. Dla imienia Chrystusowego jesteśmy w nienawiści, dla Jego prawdy. I zobaczcie tutaj Tytusa, Tymoteusza 2, tutaj. W rzeczywistości wszyscy, którzy pragną w oddaniu służyć Bogu, czyli Bóg jest Chrystus, i żyć pobożnie w wierności, nie z Jehową, tylko z Chrystusem, będą prześladowani dla Chrystusa. I tutaj tak, dzięki wierze w Chrystusa, wybawienie, pismo, że sługą ma być nie sługą niewolnikiem, tylko sługą Bożym, nie pisała niewolnika, uroczyście zobowiązuje cię przed Bogiem, Chrystusem, te i tu nie ma, bo tu jest dwójca. On tylko znał właśnie Chrystusa, apostoł Paweł, Chrystusem Jezusem, który ma sądzić żywych i umarłych, czyli świadkowie są martwi, Efezjan 5:14, my ich wskrzeszamy, Mateusz 10:8. Ujawniając się w swoim królestwie, to jest Chrystusowe królestwo, głoś słowo Boże. Nie strażnicę, nie niewolnika. Czyń to pilnie, w czasie dogodnym, niedogodnym, w czasie trudnym. Upominaj, karć, usilnie zachęcaj, przejawiaj przy tym cierpliwość. Posługuj się sztuką nauczania, przekazywania nauki Chrystusa jednego nauczyciela, Mateusz 23:8. Nastanie czas, gdy ludzie nie znoszą zdrowych nauk, lecz zgodnie z własną pragnieniami otaczają cielesnymi pragnieniami, Rzymian 8 rozdział, poczytajcie, otaczają się nauczycielami, fałszywymi oczywiście, 2 Piotra 2 rozdział od 1 do 3, którzy będą im łechtać uszy, przestaną słuchać prawdy Chrystusa, nie naszej, a zwrócą uwagę na fałszywe opowieści. Czyli jeszcze zobaczcie Piotra, 2 Piotra list, 2 rozdział. I cały ten drugi rozdział już nie będę czytał, ale zobaczcie. Tu dali za Pana właściciela. Tu jest Pan w Biblii Warszawskiej, Biblia Warszawska. Tu właściciel, tu Pan. Czemu Jehowę nie wcisnęli? Oni zmieniają. To są srebrzanko, świadków Jehowy jest. Także w Warszawskiej pisze Pan, tu dali właściciela. I można zmienić Pana na właściciela. Jehowy co nie wciśli. Albo Chrystusa wyrzucają, a Jehowę wciskają. Czyli fałszywi nauczyciele. A jest jeden, Chrystus. To graj, to se poczytają. I tutaj to jest, no... Także ładnymi słówkami wam obiecują wolność, ale zniewalają. Wy... No jeszcze.
Błogosławimy. Błogosławimy.